Witajcie, witajcie. Tym razem kolejny odcinek wokół wideo. W tym odcinku zajmę się tematem, którym najczęściej spotykam się, kiedy zaczynamy w ogóle przygodę z moimi klientkami, jeśli chodzi o wideo, czyli jak się za to zabrać. Ja często jestem dopiero na tym etapie procesu, kiedy już rozmawiamy ze sobą a i dziewczyny, które są kobiety, które są zainteresowane wideo, właśnie podchodzą do tego tematu. Więc w tym odcinku. Podzielę się z Wami swoim doświadczeniem, tym, co, czym zajmuję się na co dzień i podpowiem Wam, jak można się do tego zabrać poprzez wybór, kogo można wybrać, czego dokładnie chcecie, czyli zastanowić, pomogę Wam się zastanowić nad tym, co jest Waszą potrzebą, jeśli chodzi o wideo, ile to będzie kosztować, to jest wiadomo jedno z głównych pytań, i jak się przygotować do tego wideo? Także zapraszam. Z tej strony Aneta, inaczej Młodzikowa, kobieta filmowiec z duszą dokumentalistki. Od wielu lat pomagam kobietom w pokazywaniu swojej działalności poprzez wyjątkowe wideo, które oddaje esencję ich pracy w autentyczny sposób. No to zaczynamy. Słuchajcie, przede wszystkim kiedy podchodzicie do swojego pierwszego profesjonalnego wideo, to jest pytanie kogo wybrać. Często jest tak w moim wypadku, że po prostu dziewczyny przychodzą do mnie z polecenia lub gdzieś tam obserwowały mnie w social mediach, gdzieś widziały moje realizacje i im się podobają, więc do mnie się zgłaszają. Ale jeżeli jesteście w takiej sytuacji, kiedy jeszcze mnie nie znacie, kiedy macie też wokół siebie inne osoby, które zajmują się wideo, mogę wam pod powiedzieć jakimi kryteriami się kierować, żeby ten wybór był w miarę trafiony. Więc jeśli zaczynacie szukać, to przede wszystkim zobaczcie sobie styl danej osoby, bo też jest tak, że nie każdy zajmuje się po pierwsze szerokim spektrum wideo. Tak jak fotografowie, fotografki nie zajmują się zawsze wszystkim naraz typu fotografią komercyjną, biznesową, produktową, tak? tylko każdy ma jakiś tam swój obszar, w którym się specjalizuje. I swój styl. Styl to jest kwestia względna i czasami jest tak, że po prostu wydaje Wam się, że to co widzicie, ok, ktoś robi wideo, natomiast wy chcecie coś innego. No przecież to jest wideo, więc w sumie, dlaczego by miałaby się ta osoba tym nie zająć? Więc bardzo ważne jest, zwłaszcza jeżeli to jest osoba początkująca i tego portfolio nie ma za dużo, no to warto tutaj zobaczyć sobie jej realizację, bo może się okazać, że akurat do naszego typu działalności takie formy, które ta osoba tworzy, nie do końca są dopasowane. Warto też zobaczyć, jakie ta osoba ma doświadczenie. To jest istotne pod kątem naszej działalności, no bo jeżeli inwestujemy swoje środki w to, żeby to wideo wyglądało profesjonalnie, żebyśmy dobrze się czuły na planie, żebyśmy dostały to, co, czego chcemy i czego potrzebujemy, i co na nas będzie pracować. To warto porozmawiać trochę o doświadczeniu tej osoby, no bo może się okazać, że akurat w naszej dziedzinie nie ma jeszcze doświadczenia. Oczywiście to też jest tak, że tej osoby to nie skreśla, ponieważ no, ja też tak zaczynałam, tak? Wiele razy każde kolejne wideo, które było mi zlecane, było jakimś tam poszerzeniem moich umiejętności i czasem wykraczało też poza mój zakres rzeczy, które już robiłam. Natomiast zawsze było to w tematyce, która była moim obszarem zainteresowań. Jeżeli trafiały do mnie zapytania o zlecenia, które nie były w moim obszarze, to po prostu podsyłałam je swoim kolegom, koleżankom z branży. Także tutaj to jest istotne, żebyście, jakby. Doprecyzowały doświadczenie danej osoby. Oczywiście, jeżeli nie macie budżetu i chcecie na początek mieć coś, co będzie spełniało jakieś kryteria, właśnie tego, żeby był dźwięk dobry, światło dobre, żebyście nie musiały się zajmować technicznymi rzeczami, to oczywiście można tutaj celować z osoby mniej doświadczone. Formy w których się ta osoba, którą zamierzacie zatrudnić do waszego projektu, formy, w których pracuje. To znaczy, są osoby, które specjalizują się w teledyskach, w krótszych formach, w reklamach, reklamach eventowych, biznesowych, danej specyfice branży, tak, jedne są osoby bardziej w przemyśle, inne osoby są bardziej w takich miękkich tematykach, jak ja tutaj na przykład fokusuję się głównie na rozwoju osobistym, pracy z ciałem i w branżach artystycznych, to znaczy głównie pracuję z osobami, które gdzieś tam tworzą swoje własne rzeczy, typu artystki, malarki, dziewczyny, które pracują z ciałem, także to jest akurat moja zona, w której się specjalizuję i nie wychodzę poza nią, bo tutaj jakby ma to też wpływ na to, w jaki sposób mi się pracuje z klientką i ostatecznie czy ta klientka będzie miała dokładnie to, czego oczekiwała. Rekomendacje. To jest kolejna rzecz, na którą warto poświęcić uwagę, dlatego że czasami po prostu dostajemy kogoś z polecenia, tak? a macie znasz kogoś, kto robi wideo, bo chciałabym zrobić swoją krótką reklamówkę. I wtedy prosimy o polecenie i zwracamy się do tej osoby. Wtedy mamy jakiś bezpośredni taki, taką mieć powiązania. Natomiast bardzo często też można zobaczyć sobie na stronie, czy ta osoba ma jakieś rekomendacje od klientów, które publikuje. Można zobaczyć na Facebooku, na ratingi, na reviews. Można po prostu podpytać, zobaczyć realizację dla poprzednich klientów i zobaczyć, czy te osoby poleciłyby tego realizatora, tą realizatorkę. Bardzo często zdarza się tak, że po prostu można wcześniej porozmawiać z tą osobą, wstępnie skonsultować się, swój projekt i też poczuć, czy ta osoba jakby nadaje na tych samych falach, co my. To jest też ważne, żeby nie tylko mieć po drugiej stronie profesjonalistę, ale również osobę, która nas... Zrozumie, która nie będzie robiła nam niepotrzebnego ciśnienia, więc tutaj warto, żeby na tej wstępnej rozmowie być w stanie wyczuć, czy będziemy chciały pracować z tą osobą, czy nie. Kolejną rzeczą, którą, która jest bardzo ważnym etapem, jeżeli chodzi o przygotowanie się do realizacji swojego profesjonalnego wideo, to jest sprecyzowanie, czego dokładnie chce. Na pewno nie musisz znać konkretów od razu ale warto, żebyś wiedziała, jaka jest Twoja potrzeba. Często jest tak, że albo masz już jakieś strategię marketingową, współpracujesz z kimś marketingowo i on ci mówi, że będziesz potrzebowała na przykład pod reklamę swojego kursu wideo i wtedy już masz jakieś mniej więcej wytyczne. Natomiast jeżeli sama wszystko ogarniasz i sama decydujesz, no to może przyjść taki moment, w którym decydujesz dobrze, chcę zrobić reklamy do swojego wideo, puścić na to, zrobić na to kampanię i Mniej więcej wiedzieć, jak to ma wyglądać. A jak to ma wyglądać, to przede wszystkim warto sobie zbierać inspiracje w internecie osób z branży, w której działamy, albo też pokrewnych, czegoś zupełnie co innego, ale co nas zainspirowało, żeby mieć jakieś referencje, to znaczy, żeby móc pokazać osobie, która będzie Wam realizowała wasze wideo. Jak to mam wyglądać mniej więcej? Co wam się podoba? Czy podobają wam się szybkie dynamiczne wideo, czy podobają Wam się bardziej powolne, bardziej eksplikatywne? Naprawdę jest dużo możliwości, w których można stworzyć wasze wideo. Oczywiście to też jest często związane z waszym odbiorcą. No bo powiedzmy, że jeżeli twoim odbiorcą jest kobieta w wieku 35-45 lat na przykład z branży rozwojowej, powiedzmy, no to niekoniecznie będzie zainteresowana szybkim dynamicznym wideo, które będzie tu szybko zmieniało obrazki i było bardziej nakierunkowane na, na szybki odbiór, a nie wczucie się daną osobę. Także tu też warto wziąć pod uwagę, że to co Wam się podoba, musi też być dopasowane do Waszych odbiorców. Także obserwujcie też sobie osoby, które działają w Waszej branży za granicą, żeby zobaczyć jak one tworzą swoje kampanie, jakie mają wideo promocyjne i też wzorować się na nich, bo to często są naprawdę już sprawdzone schematy, które po prostu działają. I kolejna rzecz, która jest tutaj bardzo istotna, która wpływa na to, że w ogóle decydujemy się na wideo lub nie, to jest ile to będzie kosztować. I tak, ja osobiście tutaj zawsze robię wycenę dopiero po rozmowie, tak? Czyli jakby. Mm, jak dostaję pierwsze zapytanie, w ogóle ktoś tam rzuca hasło, ile to kosztuje mniej więcej, no to mam na swojej stronie widełki. Natomiast dopiero w momencie, kiedy porozmawiam z osobą, która jest zainteresowana wideo, wtedy mogę stwierdzić, co dokładnie jest potrzebne, ponieważ wycena zawiera przede wszystkim ilość godzin. Najczęściej jest to zdję dzień zdjęciowy. U mnie on trwa 6 godzin i w tym czasie jesteście w spokojnie. W stanie nagrać jedno do pięciominutowe wideo, dograć jakieś elementy, które będą potrzebne pod promocję, jakieś ujęcia obrazujące, także to jest naprawdę sporo czasu, jeśli chodzi o takie wideo, które można użyć pod reklamę kursów, można użyć pod reklamy, które będą sobie tutaj w internecie krążyły, bazując na treści. Natomiast często jest też tak, że na przykład jeżeli macie jakieś warsztaty, robicie coś w plenerze, no to ten dzień zdjęciowy jeden może nie wystarczyć. Tak? I wtedy tutaj to już jest dopasowane do waszych potrzeb i waszych możliwości finansowych. Później, kiedy już mamy nagrany materiał, to on jest edytowany, więc taka wycena też zawiera ilość materiałów do edycji. Często jest to liczone od minut montażowych i stopnia zaawansowania, bo. Jeżeli wideo jest krótkie, ale dynamiczne, jest tam dużo ujęć, dużo się zmienia, no to też inaczej się go montuje, aniżeli taką długą setkę, czyli mówienie do reklamy z prostym montażem, na przykład jak, jak w przypadku kursów. Kolejną rzeczą jest dodatkowy sprzęt. Tutaj każdy różnie wycenia. Jedni liczą swoje robocze godziny, a do tego doliczają sprzęt. W moim wypadku dzień zdjęciowy zawiera podstawowy sprzęt, to znaczy kamerę, obiektyw, statywy, i mikrofon, a dodatkowy sprzęt, który będzie potrzebny, który ustalę na podstawie informacji, które otrzymuję od ciebie, jest wyceniany dodatkowo. Tak? To mogą być światła, to mogą być to może być prompter, dodatkowa kamera, drony, gimbale, czyli wszystkie te elementy, które niekoniecznie musicie się na nich znać, ale na pewno jako narzędzie będą potrzebne do tego, żeby te Ujęcia na przykład były bardziej dynamiczne, żeby pokazywały to, co chcesz pokazać. Czasem jest tak, że będzie potrzebny dodatkowy operator, operatorka, asystentka. Bo projekt wymaga więcej niż jednej osoby. Jeśli mamy na przykład krótki czas, trzeba zebrać dużo ujęć, to wtedy większość ekipa się musi powiększyć. Jednak u mnie, ze względu na specyfikę mojej pracy, bardzo często to są sytuacje dokumentalne oraz optymalizację po prostu finalnej ceny dla klientki. Staram się ograniczać ilość osób na, na planie. I to też wpływa później na finalny koszt całego przedsięwzięcia. Kolejną rzeczą jest logistyka. Tutaj są wszelkie koszty związane z transportem, noclegiem, wyżywieniem przy dłuższym czasie realizacji czy wynajmem lokacji do nagrań. To znaczy, jeżeli na przykład będziecie chciały nagrać coś w studio albo będziecie chciały wynająć mieszkanie na przykład na bookingu czy Airbnb pod dzień nagraniowy, no to wtedy trzeba to doliczyć do projektu już na etapie wyceny. Warto też zwrócić uwagę, jeżeli i ktoś Wam będzie wyceniał, a i tak jak ja to robię u siebie, co masz w pakiecie. Ja osobiście do każdego projektu dorzucam kilka kadrów z filmu, tak żebyś miała jeszcze pod promocję na stronę, czy do social media kilka zdjęć. I do tego, jeśli masz budżet, to realizuję także, także pakiet social media, czyli to są formaty pionowe i kwadratowe, z napisami skrócone i w różnych war wariantach długości. Czyli to są dodatkowe elementy, które możesz otrzymać w wycenie, i zawsze możesz zdecydować się na nie później, kiedy zobaczysz efekt finalny, albo po prostu zlecić je osobie, która cię w tym temacie obsługuje. Także na to zwróć sobie uwagę, kiedy otrzymujesz wicenę, żeby te elementy, które zawierają ceny całościowej realizacji, były w miarę rozbite, żebyś mogła też mieć świadomość tego, na co jakby co wpływa na cenę, z drugiej strony, czy jakby na, na poziomie Twojego budżetu, który masz w tym momencie, czy warto w to inwestować, czy może poczekać, kiedy na przykład kurs, który sprzedajesz, zacznie zarabiać tak? i wtedy wykorzystać te materiały, które już nagrałaś, do promocji kolejnych edycji, już ulepszone na przykład o właśnie wersję z napisami, wersję z dodatkowymi kadrami, czy innymi planszami. I na koniec, jak się przygotować do wideo? Przede wszystkim, im więcej ustalisz na początku, tym mniej będzie później rozczarowań i niedomówień. Dobrze jest mieć, tak jak wspomniałam, filmy referencyjne i upewnić się, że twój wykonawca wie, o jaki typ wideo ci chodzi. Bo nie zawsze jest tak, że jakby mówimy, chciałabym reklamę, ale w sumie to każdy będzie miał jakąś tam wizję w swojej głowie. Która może się nie zbiec, i finalnie zostajecie z dziełem, które nie do końca będzie spełniać wasze oczekiwania. Także warto już na samym początku sobie to sprecyzować, co byście dokładnie chciały mieć. Z wizualnego punktu widzenia, czyli to jak będziecie wyglądać, warto, żebyście były wyspane, żebyście miały przećwiczony główny tekst, czyli ten, który będziecie chciały nagrać do reklamy i przygotować wszystkie akcesoria swojej pracy. Tak, jeżeli twoja praca zawiera jakieś elementy, które na przykład są związane, nie wiem, z pracą z instrumentami czy z jakimiś produktami, olejki, oleje i tak dalej, no to warto, żeby to były rzeczy, które masz pod ręką, które są też odpowiednio przygotowane, wyczyszczone, żeby nie tracić tego czasu na planie na przykład, ponieważ nie wiem, wszystko jest zakurzone, tak? Tutaj warto na to zwrócić uwagę, żeby po prostu na planie być już tylko skupionym w czasie nagrania na tym, co chcesz powiedzieć i jak chcesz to powiedzieć. Kolejną rzeczą to jest też warte zainwestowania, tak jak często jest tak, że do sesji zdjęciowej bierze się też makijażystkę, żeby mieć ten. Profesjonalny makijaż, jeżeli masz na to budżet, to warto w to zainwestować, ponieważ e, zwłaszcza w produkcji filmowej jest o wiele mniej możliwości później edytowania pewnych elementów, tak jak się to robi w Photoshopie na przykład. Oczywiście można, natomiast to zdecydowanie podraża te, e, jakby koszt produkcji tego wideo, a jednak e, jak to się mówi w slangu naszym filmowców, im lepiej wyjdzie z puszki, tym później mniej e, obróbki i tutaj ten makijaż. Jeżdż bardzo często po prostu pomaga w, w tym, żebyście wyglądały lepiej i żeby to światło się dobrze odbijało na Waszej skórze. Oczywiście, tutaj, od strony osoby, która produkuje Twoje wideo, ważne jest, żeby ona miała też świadomość tego światła i ewentualnie tego, jak to będzie wyglądać, i uprzedzić Cię na przykład o tym, jak to będzie wyglądać w plenerze albo w studio, tak? No bo jednak też no, zdarzają się takie sytuacje, kiedy na nagrania w plenerze są mają inną specyfikę i często pewnych rzeczy nie będzie się dało przejść tak jak mówimy na przykład o odbiciach różnych kolorów na kolorze skóry czy też o sytuacji kiedy Mamy ostre światło, i po prostu ta pogoda czasem może nam utrudniać nagranie. W takim razie myślę, że to na ten moment jest już wszystko, co dzisiaj Wam chciałam przekazać odnośnie tematu, jak zabrać się za realizację profesjonalnego wideo. Mówiłam tutaj, kogo wybrać, określenie, czego chcę, czego oczekujesz od tego wideo, ile to będzie kosztować i jak się można do tego przygotować. Jeśli chciałabyś porozmawiać o swoim pomyśle, to zachęcam. Zachęcam Cię do nieodpłatnej 30-minutowej rozmowy. Link znajdziesz do niej w opisie podcastu oraz na młodzikowa.com ukośnik wideo pro. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału na platformie, na której go słuchasz. Już niebawem pojawią się tu kolejne odcinki związane z tematem wideo. Do usłyszenia!